Witam, moi drodzy, na pokładzie. Dzisiaj na pokładzie wielkiego Boeinga 787 ASX-787. Lecimy z Charles de Gaulle, czyli z Paryża, do Londynu w Luton. Ha! Zobaczymy, jak się to uda, co? Nie wiem, jak obstawiacie, czy będzie to wspaniały... Czy będzie to wspaniały lot, czy raczej nie za bardzo. Mało FPS-ów tutaj jest, ale spoko. Dobra, słuchajcie, lecimy z przepustnicami. Tutaj jest to przełączanie, ale my sobie zrobimy w ten sposób. Uwaga. Pełna moc. No to mapy jeszcze nie zrobiliśmy. Unosi się. Chowamy podwozie. I klapy. Dobra. Gram na padzie, tak. Musimy kręcić w prawo, ponieważ mapa jednoznacznie pokazuje nam... O, mamy przeciążenie delikatne. Oj, turbulension. Musimy trochę zmniejszyć moc. Zmniejszymy trochę moc. Unosimy się ciągle. Jest. Jeszcze troszkę jest nierówno, ale wznosimy się. I teraz tak. To nie. Trochę za bardzo przekinałem. Oni się pożygali już chyba tam. Prędkość musimy zmniejszyć. Dobra. Pip. Samolot wyżej lata nad chmury go. Ale jak ty myślisz, że samolot... Stary, minutę temu wystartowaliśmy, a ty już się czepiasz, że za nisko lecimy. Ty myślisz, że samolot tak pionowego startu to jest? To musi minąć trochę. To nie jest tak. Czekajcie, bo coś mi się nie udało. Bardzo małą prędkość mamy. Musimy zwiększyć prędkość. Ciąg musimy zwiększyć. Coś się wydarzyło! Oj! Oj! Houston! Co jest? Ej! Jakieś przeciążenie! Nie działa silnik! Jeden! Co jest? Ej, czemu się tak stało? Nigdy nie widziałem niczego gorszego! Jezu... Ty... Powiem tak... Leciałem normalnie i nagle coś zaczęło tur. Ale co tam tyryryry? Przeciągnięcie tak zwane.
Jeszcze raz. Dokonamy tego. Mówię wam. Uda się. Możesz dotrzeć w dowolne miejsce na świecie. Może być ciekawie. Przeciągnięcie to często powód katastrof. Niby oczywista sprawa, a piloci sobie z tym nie radzą. No widzisz. Utraciłeś siłę nośną, bo zmniejszyłeś prędkość. Samoloty pasażerskie wznoszą się do osiągnięcia wysokości przelotowej. Musisz otworzyć maksymalnie przepustnicę i się wznosić, potem dopiero zmniejszać ciąg. A, widzisz. Tak musimy zrobić. No niestety, no. Sytuacja, muszę wam powiedzieć, że... No.